Tato, wiecie ten traktor! Jedziemy złapać złodziei. Dobra, może być. Jeśli te kwoki mnie znajdą, skończę jako zimne nóżki. Jakby co, nie widzieliście mnie. Łapać go! Widziała go któraś? Wracaj go! O kurczaki, co ty żeś przeskrobał? Zaraz przeskrobał, drobne nieporozumienie. Ojoj. Dziewczynki, garnek! Niedziela, czas na rosół! O, znowu trzeba będzie głosować, która pójdzie do gara. Dlaczego farmer choć raz sam nie może wybrać kury? Moja droga, bo tak nas kocha, że to złamałoby mu serce, prawda, Ferdziu? Tak to jest, jak się nadaje kurom imiona. Kto to widział nawiązywać emocjonalną więź ze składnikami na zupę? Nie wymądrzaj się! Kochanieńki, nominujemy kandydata na porcję rosołową. Kto głosuje na Ferdka? Że co, proszę? Możesz w bulion. I tak właśnie Ferdek dołączył do ekipy. Jedziemy. Jestem Roxy. Mieszkam w Drabowie, miasteczku, w którym nie dzieje się absolutnie nic. O, i tak to wygląda. Spanie, jedzenie, telewizja. Spanie, jedzenie, telewizja. Smacznego. W ostatniej chwili mieszkańcy Drabowa stali się celem tajemniczych złodziei. Jesteś. Nie będzie złodziej plugam w twarz! Właśnie, Janusz! Teraz mi policja! Czy jest ktoś, kto pomoże organom ścigania złapać złodziei? Bądź grzeczna, dopóki nie wrócę! Grzeczna? Koniec z kicią pod przykrywką! Czas dorwać złodziei! Roxy, Elvis, Ferdek, Stachy. Zapnij pas, pozostaniesz kostką rozłową! Latam lepiej niż kot, spęcherze! Trzymaj się! Przecież nie mam rąk! Agent Kot. Podwójne życie kotki Roxy. Czy to jest to, o czym myślę? Jak ta pierdzi bańka pęknie, to misja skończona. Nie, 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 nie! Dziękuję, dobranoc.